Kojotki naprzód, Janów Katowice kontra BS Polonia Bytom, finał polskiej hokej ligi. Początek, drużyna gości BS Polonia Bytom, bramkarze 20, Kojotki naprzód, Janów, bramkarki 30, Justyna Koszyk, 35, Julia Zygmunt. Miejscowych mocno zaangażowanych w doping, jak i grupę Polonia Bytom, 14-0 i 23-0 po. No i pierwsza guma dla gospodyń. Kawał czy Wańczuk. Sfora od razu z pierwszego uderza. No i odbija. Osamotniona próbowała tutaj powalczyć. Trafiła w maskę. Miana, więc są dwie zawodniczki z drugiej strony, ale jednak jest 2 na 1. Nie udało się oddać strzału jeszcze. Jest intercja. Tu Późniewska szuka możliwości kontrataku. Późniewska dalej przekłada, krąży, gol w osłabieniu. Karolina Późniewska, 1-0 dla BS Polonia Bytom. Kapitan Andrzeja Secemskiego wzięła odpowiedzialność na siebie. Zobaczmy. No, bardzo trudno za gospodynie zakończą. Wrzucony krążek, jeszcze będzie dobitka, ale obok bramki strzela Zakrzyn. No teraz jest okazja dla Sfory, ale podłożyła kij nos, albo zabrać się z kontrą. Krapek. Coraz bliżej bramki, gol! Ależ efektowny strzał bez Polonii Bytom i mamy 2-0 dla gości. Świetne uderzenie. Jak dobrze widziałem, to Karolina Późniewska z drugim golem. Krążek. Późniewska. No i będzie kara dla... No i to podanie szczęśliwie spada pod ich łopatki kija. No i tutaj łaska... No i zobaczmy, jest strzał. Straciła gumę w tercji ataku, ale jest jeszcze uderzenie. Kamila w pierwszym kontaktowym golu. Arbiter już rzuca pierwszy krążek drugiej odsłony. I atak bytomianek, tutaj nie było przewinienia. W środku Dziwok, jest uderzenie Isztoka. Wykorzystać próbuje ten błąd przy zmianie. Zawodniczka Kojotek, krążek nie dotarł do Sylwii Łaskawskiej. Ale już bytomianki oddają strzałę z prawej strony. Rusza prawą stroną Nosal, rozpędza się Nosal do prawej strony. Nosal coraz bliżej, trafiona bramkarka. No i bytomianki z prawej strony, z ostrego kąta. Talanda, dalej jest akcja gościń i ten strzał Późniewskiej. No i zobaczmy teraz Zakrzewska, teraz jest przewaga 2 na 1 i strzał, broni Alicja. Jest szansa na kontratak, rusza Wieczorek, fani wstają w miejsce. Wieczorek pomyliła się, nie. Kojotek. Teraz okazja dla Zięby, ale trafia w maskę. Zawodniczki Kojotek, teraz zagranie do lewej strony. Patla ma dużo miejsca, ale łapie do raka Justyna. Gogoc. Teraz błądy w przyjęciu padli, ale jest okazja dla Kojotek i gol! Wykorzystany błąd w rozegraniu i Weronika Kukel zdobywa pierwszą bramkę dla Kojotek. Naprzód Janów Katowice i mamy 1-2. Ograna bramkarka. Efektowne, skutecznie z kontratakiem. Zostawiona guma, z prawej strony uderzenie. Podanie przed bramkę, jest Późniewska, przekłada gumę. Późniewska, obok bramki pusta bramka i nie ma, ależ interwencji. Jeszcze 16 sekund, Późniewska wrzuca gumę, zamieszanie. No i mamy starcie hokeistek tutaj i to bardzo mocne pod bramką, a w zasadzie w bramce nawet Kojotek na przód Janów Katowic. Zobaczmy tutaj powtórkę. Guma gdzieś była w okolicach bramkarki, a tam pracowały gościnie kijami, stąd to zamieszanie. No, hokej. No i to twardy sport. W dwóch tercjach bramki zdobywali Karolina Późniewska dla BS Polonii Bytom i Kamila Wieczorek dla Kojotek. Chrapek. Już Chrapek strzela, guma odbita przez słupkami Alicja Chudziak. Ona zablokowała tą próbę wyłożenia krążka, ale Nosal ma szansę. Odbija parkanem. Błąd, rusza Wieczorek. Ona życie jedną bramkę zdobyła. Wieczorek
No nieznacznie się pomyliła. Ponownie Piątek, ale traci krążek pod niebieską. Dziwok strzela. Mrozi gumę dla Beski. Ruszają Bytomianki, Zięba, ależ to... Teraz może być groźnie, jak uda się gościniom przejąć gumę i właśnie tak się udaje. Nie przejmuje wcisła, ale rusza Tomczok. Tomczok przed bramkę i gol! Gol dla Besp, oni Bytom niezwykle szczęśliwie odbija się krążek i toczy się przed bramką Justyny Koszyk. No i do pustej bramki pakuje go zawodniczka BS Polonii Bytom wcisło. No tutaj odbity od łyżwy, tylko dostawiła łopatkę kija. Odbijają rywalki. Jest strzał, łapie pewnie do lud, że warto jej podać, że tam nie ma rywalki. No i mamy strzał. Zorientowała się, że guma tam gdzieś się zagubiła, a teraz mocny strzał i nie ma bramki. Jest na tylnej siatce. Przejmuje Późniewska, już do środka, uciekła guma, ale jeszcze Gogoc uderza i prosto. I znowu uderzenie ląduje prosto. Sfora, Chrapek, jest uderzenie, odbija gumę Koszyk. Jeszcze większą presję, tymczasem Zakrzewska w popisie indywidualnym. Zakrzewska, poprzeczka i dobrze ustawiona na prawej stronie Dziwoka. Już Wieczorek próbuje tutaj zaskoczyć rywalkę, ale... Ponownie ruszamy na bramkę Kojotek, ale duże tempo tego meczu, a teraz Mota myli się. Późniewska na prawą stronę, strzał z pierwszego, ale odbita. Wrócą z tercji ataku, teraz Wieczorek strzela z ostrego kąta i pewnie łapie gumę. Na prawej stronie, ale trafiona Palion w łyżwę. Późniewska przejmuje krążek za bramką, strzał w parkan, ponownie będzie Chrapek i łapie krążek już. Zakrzewska, Wieczorek, ależ chwyt Alicji. Późniewska. Świetne podanie do Tomczok, zagrożenie, krążek między parkanami. Już czekają na koniec tego spotkania hokeistki obu zespołów.